To nie był dowcip, tylko zdajemy sobie sprawę, że to dzielnica będzie budowała oświetlenie, a inwestor... Na razie przewodniczący będzie świecił oczami. To zawsze. Drugi numer 434. Rozumiem, że referuje ponownie pan Marek i proszę o ciszej wysłuchanie. Uchwała Rady Gminy 7 Dzierżyniec w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy do zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Kościuszki w Krakowie. Opiniuje się negatywnie wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z garażem podziemnym i miejscami postojowymi na parterze zlokalizowanego na działkach mniejsza z tym na jaki ja powiem i tak nie wiadomo powiem wam później gdzie to jest oraz przebudowa istniejącego zjazdu z działki zrodowej przy ulicy Kościuszki w Krakowie. Czy to jest jakieś kolumna transportu sanitarnego, takie garaże? W tej chwili jest tam parking taki imienia i kamienica. Więc między tym oni się wsadzają z plombą i w dodatku ładują, no nie będzie, chyba że zrobią jaką usługę parterze. I robią oficynę po prostu w głąb działki, praktycznie do końca działki ze ścianą taką wielką od transportu po prostu tego. Na zapleczu Centrum Zdrowia budowali. Czyli tak, czyli ładują kubaturę na taką małą działkę, ile tylko się da zrobić. Więc uzasadnienie jest takie. Nie sposób zaakceptować inwestycji mieszkaniowej o takiej skali. Nawia się ogromna kubatura. Czy gęsto zabudowane ulicy Kościuszki, podana powierzchnia użytkowa 6000 m2, wskazuje, że inwestor planuje tam około 100 mieszkań, z czym wiąże się liczba około 150 samochodów, jakimi dysponować będą zapewne potencjalni posiadacze tych mieszkań. Brak alternatywnych rozwiązań wyjazdu z planowanej nieruchomości, jedynie ulica Kościuszki jest podstawowym i jednym z wielu mankamentów dyskwalifikujących pomysł realizacji tej inwestycji. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Krzysztof Kłamciak, powiemy ile parkingów, ile miejsc parkingów. Właśnie to co mówiłem z okazji poprzedniej wózeczki, a chodziło mi o tę wózeczkę, generalnie nie ma podanego we wniosku informacji, ile to ma być miejsc parkingowych, co dyskwalifikuje tę inwestycję. Dobrze, to tym mówisz. Mam nadzieję, że tak, przepraszam, że tego się za dekoncentrację. I... A skierpa mnie tak, proszę bardzo. Ideą inwestorów nie jest budowanie parkingowych, tylko mieszkań, które się sprzedaje. To prawda, ale zgodnie z polityką samorządu staramy się, żeby jednak zapewnić obsługę każdej nieruchomości. A tu faktycznie inwestor w ogóle nie wskazuje, w jaki sposób ma zapewnić miejsca parkingowe, ile ich będzie, pomijając faktycznie bardzo niefortunny wyjazd z tej inwestycji. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Halo! Czy ja mogę Państwa prosić o koncentrację, a nie o dyskusję w szeroko? Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 435, ponownie referuję. No się nagadam się. Proszę o ciszę. Uchwała Rady Dzielnicy 7 Dzierżyniec w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego w ulicy Kościuszki w Krakowie. W tym samym miejscu zresztą mówiąc. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego podatu. Budowa budynku usługowego, funkcja hotelowo-biurowa wraz z garażem podziemnym wielostanowiskowym i miejscami postojowymi parterze, zlokalizowanych na działkach i tak dalej oraz przebudowa istniejącego zjazdu z działki drogowej, czyli ulicy Kościuszki w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, uzasadnienie zamierzona skala tej inwestycji, przede wszystkim kubatura, odbiega w wysoki sposób od obiektu stojących w sąsiedztwie. Zasadnicze wątpliwości budzi to rozwiązanie jedyne możliwe zjazdu i wyjazdu na ulicę Kościuszki, która nie jest i raczej nie będzie przygotowana do kolejnych tak poważnych obciążeń komunikacyjnych.
podobną kubaturę, to zmieni jej funkcję. Ktoś z Państwa chce coś do projektu uchwały, wnioski, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, druk numer 436.